Zanim zaczniemy ten odcinek, ostrzeżenie. Zanim przystąpiliśmy do tych prac, konsultowaliśmy to rozwiązanie z technologami Atlasa. I oni powiedzieli wprost, oni tego firmować nie będą. Więc jeśli jacyś straceńcy chcą pójść tą drogą, którą i my poszliśmy, robią to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. W dzisiejszym odcinku troszeczkę odwracamy kolejność, dlatego że zazwyczaj pokazujemy Wam prace, które wykonujemy od A do Z, od samego początku do końca, a dzisiaj od razu pokazujemy rezultat. A co dalej? Dalej również nie pokażemy prac krok po kroku, tylko zrobimy coś zupełnie innego. Dzisiejszy odcinek jest o tym, jak wykorzystaliśmy system, a konkretnie M-system do podłóg, ale totalnie niezgodnie z zaleceniami producenta. Natomiast uwaga, osiągając efekt, dużo lepszy niż chyba ten producent założył. Przedmiotem naszych działań tym razem był nasz strych. Ciekawe słowo, ale pewnie nie będzie czasu pogadać o jego etymologii. Dobra, strych po piwnicy i kilku innych miejscach był jednym z takich bardziej odstraszających miejsc w tym domu. A jego sprzątanie to niestety nie było poszukiwanie skarbów, raczej próby walki z pajęczynami, supremą i jakimiś dziwnymi pozostałościami różnych rzeczy, które tutaj były gromadzone przez dziesiątki lat. Opowiadasz, jakbyś to robiła. Widziałam na filmie, jak to było robione. To chyba wystarczy. Tak, oprócz tego wszystkiego, co Ola wymieniła, co musiało stąd zniknąć, musiał stąd zniknąć również komin, bo on już nam potrzebny nie będzie. A przynajmniej tutaj zaoszczędziliśmy troszeczkę miejsca. Komin został na kondygnacji poniżej, będzie wykorzystany do zupełnie czegoś innego. Jak zwykle w tym wypadku moja teoria związana z remontami starych domów znalazła potwierdzenie. Nie warto sprzątać, bo jak się sprzątnie, to wszystkie problemy się bardziej ukazują oczom naszym. Sprzątanie to była jedna kwestia, bo to oczywiście była kwestia posprzątania tych śmieci, które tutaj były, no ale poza tym musieliśmy jeszcze tak naprawdę rozebrać ten strop, bo on od spodu miał podbitkę, więc musieliśmy ją usunąć. Na podbitce, bo nie było tutaj chyba ślepego pułapu, jeśli mnie pamięć nie myli, albo jakiś taki szczątkowy, tam leżały jakieś resztki polepy, leżała jeszcze ta... Suprema. Suprema jeszcze na tym leżała i po wierzchu walały się pojedyncze deski, które tu chyba kiedyś były podłogą. Także to wszystko musiało stąd wylecieć, żebyśmy byli w stanie ocenić, co i jak tutaj zrobić. No i oczywiście jak to usunęliśmy, to okazało się, że niektóre jętki są do wymiany, no ale jak już je wymieniliśmy, to okazało się po pomiarach, że mamy tutaj grubszy problem, bo totalnie nie mamy płaszczyzny. Różnice po pomiarach laserem były rzędu 4-5 cm między najniższym i najwyższym punktem. Tak, i to nie jest tylko kwestia tego typu, że jętki były przechylone na przykład w jedną stronę. Nie, tak naprawdę każda jętka żyła swoim własnym życiem i nie dość, że one jakby na swojej długości miały różnice, które wynikały z tego, że na przykład była ta jętka przechylona i nie łapała poziomu, to inne to w ogóle były wycięte w fale Dunaju, a kolejne były znowu w drugą stronę przegięte. Także nie było tutaj ani poziomu, ani płaszczyzny. A co więcej, jętki były rozstawione w przypadkowych odległościach. Jedne miały 70 cm, a inne na przykład 90. Znaczy jętki same z siebie to one nie są w przypadkowych odległościach, bo one są... Łączą krokwie, to krokwie były w przypadkowych odległościach rozstawione. Efekt finalny był taki, że raz było to 70, a raz 90. A 90 to już jest naprawdę duży rozstaw. Co więcej, to jest 90 między jedną krawędzią jętki, a drugą, czyli jak sobie zmierzycie po środku jętek, to tam było ponad metr. To całe sprzątanie strychu wydarzyło się chyba ze 3 lata temu, bo to było na początku kanału. Jeśli mamy być dokładni, to 4 lata temu, mój drogi. Szczęśliwi czasu nie liczą, czy jakoś tak. Może dlatego ci się pomyliło. W każdym razie, moglibyśmy wam nawet dać linka do tego filmu, ale my go wczoraj obejrzeliśmy. No i taki jest, że tak powiem, słaby dosyć. Nie, on nie jest słaby. On jest żenująco słaby i w sumie to podziwiam osoby, które go wtedy obejrzały. Nie to, żeby aktualne filmy były dużo lepsze w opinii niektórych naszych widzów. Technicznie myślę, że na pewno te filmy w tej chwili są dużo lepsze, także zapraszamy do dalszego oglądania. Dobra, do brzegu. 4 lata minęły, jak jeden dzień i w końcu nadszedł czas, żeby za tą podłogę się wziąć, gdyż
No po prostu już jej potrzebujemy. Przez dłuższy czas nie była nam potrzebna, ale w końcu musimy się za nią wziąć. I co? No, przywrócić jej po pierwsze płaszczyznę, a po drugie jako taką nośność. Mimo że powiedzieliśmy, że to poddasze nie będzie poddaszem użytkowym, to ono jednak będzie użytkowane. A w jakim celu? No to za chwilę Wam wyjaśnimy. Moja droga, przywrócić płaszczyznę, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, jest naprawdę słowem znacząco przesadzonym, dlatego że płaszczyzny tutaj nie było w zamierzeniach projektanta, o wykonawcy już nie mówiąc. Mówię oczywiście o oryginalnych wykonawcach i projektantach. W każdym razie, żeby tą płaszczyznę uzyskać, stanęliśmy przede wszystkim przed wyborem sposobu, może nie mówmy dumnie technologii, ale sposobu, w jaki sposób to wykonać, bo tak jak mówiliśmy, te jętki były strasznie krzywe, przeklawiszowane i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie przyszły nam do głowy trzy rozwiązania, to znaczy właściwie tych rozwiązań to nam przychodzi zawsze do głowy całe mnóstwo i różnych głupich... Jedno jest głupsze od drugiego. Tak, i różnych głupich pomysłów. Natomiast przedstawiłem Wam trzy te najbardziej rozsądne. Pierwsze to było rozwiązanie, które tak naprawdę my już przetestowaliśmy jakieś 2 lata temu, prostując podłogę na piętrze, bo tam również mieliśmy strop drewniany, również mieliśmy podobne problemy, czyli bardzo duże różnice poziomów, no i w jakiś sposób musieliśmy tą podłogę wyrównać. I wtedy zdecydowaliśmy się na technologię tak zwanego sisteringu, czyli do belek przykręciliśmy porządne, proste drewno konstrukcyjne, które ani proste nie było specjalnie, a po przykręceniu do naszych krzywych belek okazało się, że uzyskanie płaszczyzny w ten sposób jest po prostu turbo ciężkim zadaniem. Tak, i do tego problemu wracaliśmy przy okazji tego filmu o łazience, gdzie pokazywaliśmy Wam, że mimo tego, że robiliśmy to z największą starannością, to niestety później i tak wychodziło, że tu 2 mm, tu 3 mm, no i... I na końcu mamy, kurczę, centymetr. No nie przesadzajmy, tylko po prostu musieliśmy jeszcze dokładać jakieś tam klapeczki, kliniki i tak dalej, i tak dalej. Chcieliśmy tego tutaj uniknąć, no bo nie chcieliśmy poświęcać nie wiadomo ile czasu na tą przestrzeń, tak? Drugie rozwiązanie, które nam przyszło do głowy, może nie tyle nam, co po prostu zaczęliśmy szukać, w jaki sposób dokonuje się tak zwanej konwersji loftowej. To jest takie modne, zagraniczne słowo, a konkretnie chodzi o to, w jaki sposób takie poddasza przystosowuje się na powierzchnie mieszkalne. I takim właśnie rozwiązaniem jest montaż w poprzek jętek dodatkowych kantówek, na których to dopiero podłoga się opiera i wtedy te kantówki mogą być w znacznie mniejszym rozstawie, bo tak jak mówiliśmy, tutaj u nas jest to 90, a efektywnie 100 cm, a te kantóweczki można sobie co 60 cm na przykład rozstawić. No ale teraz weźcie pod uwagę, że gdybyśmy te kantówki zaczęli rozstawiać, no to one oparłyby się na tych krzywych jętkach, więc musielibyśmy je podpiłowywać, żeby one sobie siadły, albo w innych miejscach podkładać kliniki. I tak wiemy, że istnieją takie specjalne wkręty do prostowania łat, ale to nadal nie zwolniłoby nas z tego obowiązku podkładania tych klapek, no bo te łaty nie są obciążane w pionie na dachu, a tutaj mielibyśmy od góry tą podłogę obciążaną, więc też stwierdziliśmy, że to rozwiązanie byłoby bardzo czasochłonne. No i trzeci wariant, który braliśmy pod uwagę, to był wybór jakiegoś takiego systemu poziomującego, bo systemów jest wiele, żeby nie było, że jest tylko Atlas. Systemy są różne i my te różne systemy żeśmy sprawdzali, oczywiście na internetach. Wirtualnie w sensie. Tak, jednym z takich systemów, który rozważaliśmy, to był właśnie taki polski odpowiednik Atlasa i zasadniczo on działa w bardzo podobny sposób, ale żeśmy się na niego nie zdecydowali, bo był dużo mniej dostępny. Praktycznie w ogóle był niedostępny. Rozważaliśmy też rozwiązanie typu śruboklin, ale tam chyba myśmy to też ocenili jako takie no, upierdliwe w zastosowaniu, mówiąc brzydko. No i finał był taki, że zdecydowaliśmy się na co? Na Atlasa. Na Atlasa M-System do podłóg. Uwaga, bo są 2 atlasy M-systemy. Jeden jest do ścian, a drugi jest do podłóg. Jeden jest niebieski, drugi jest pomarańczowy. Więc do podłóg to jest ten pomarańczowy.
A dlaczego się zdecydowaliśmy na Atlasa? No na pewno nie dlatego, że nam tutaj Atlas zasponsorował to rozwiązanie, bo oni nie chcieli współpracować przy tej podłodze. Przypominam, powiedzieli wprost, że oni tego filmować nie będą, więc jeżeli ktoś ogląda ten film i myśli, że firma Atlas taki system w naszym rozwiązaniu promuje, to nie. Oni wprost powiedzieli, że tego nie należy tak stosować. No, dlaczego Atlas? No bo po pierwsze jest łatwo dostępny, można go kupić praktycznie w każdym markecie budowlanym. My zdecydowaliśmy się na mrówkę, bo była najtańsza, jak zwykle. I tutaj taki patent kupujemy przez internet z odbiorem własnym i wtedy jeszcze w mrówce dostajemy taką kartę podarunkową z 5% rabatem na kolejne zakupy. Tak, więc jak jesteście z Poznania i macie do zakupu tego więcej, to kupujecie jedną rzecz, dostajecie rabat na 5% i potem kupujecie całą resztę. Co nam właściwie wchodzi w skład tego M-systemu? Wchodzi bardzo ważna rzecz, instrukcja obsługi. Tutaj, z tyłu na opakowaniu, polecam przeczytać przed użyciem. Wchodzą talerzyki, główny element tego systemu. Wchodzą również takie śruby dwugwintowe, które są wkręcane w te talerzyki. Mamy też takie kołki rozporowe, gdybyśmy chcieli to montować nie w drewnie, a na przykład w betonie. I mamy też takie małe wkręty, których wcale nie polubiliśmy, a dlaczego to się później okaże i później Wam pokażemy. I jak ten system właściwie działa? Otóż potrzebujemy nawiercić sobie otwór. Oczywiście z racji, że to jest tylko demonstracja, ja nie będę tutaj wiercić głębiej, zwłaszcza, że tabelka nie jest zbyt gruba i jeszcze bym przewierciła naszą nową, piękną podłogę. W momencie, kiedy mamy już to nawiercone, bierzemy te nasze śruby dołączone do systemu i musimy je sobie tutaj wkręcić. Z racji, że to jest, tak jak powiedziałam, demonstracja, zagłębię sobie to tylko tak troszkę, żeby później było łatwo to wykręcić. Bo tu jest jedna taka uwaga, to się ciężko wykręca. Dobra. I w momencie, kiedy mamy osadzoną tą śrubę, wkręcamy sobie naszego talerzyka. I tu, uwaga, ten talerzyk, on nie jest tak jakby już spoziomowany, tylko on ma możliwość dopasowywania się, bo to jest taka jakby taka głowica ruchoma. I to jest właśnie cała magia tego systemu. Czyli możemy sobie dopasować to do płaszczyzny, którą chcemy osiągnąć. Jakimś dziwnym cudem udało mi się wywiercić ten otwór całkiem prosto, co z reguły mi się nie zdarzało, za co non-stop dostawałam opierdziel od Dawida, więc teraz nawiercę tak, jak z reguły wierciłam, czyli pod lekkim kątem. No i teraz oczywiście otwór jest taki, jak z reguły był w moim wykonaniu, czyli krzywy. I na tym właśnie otworze chciałabym Wam pokazać, na czym, jak dobrze działa ten system. Wkręcamy sobie tą naszą śrubę, która z racji, że otwór jest krzywy, to oczywiście również jest już nierówna, ale w momencie, kiedy sobie na nią zamontujemy talerzyka, to przez tą ruchomą jego głowicę jesteśmy w stanie i tak złapać poziom. No i dobrze, skoro to wszystko tak pięknie działa, jak Wam pokazała Ola, tak, to dlaczego Atlas miał problem, żeby nam zatwierdzić użycie tego produktu na naszym strychu? Bo według Atlasa te odległości maksymalne między talerzykami to jest 60 cm. 62,5. Spojrzałem tutaj w instrukcję, ponieważ płyta OSB, którą tutaj widzicie, ma 62,5 cm szerokości i oni podają, że musi to być rozstawione maksymalnie w kwadracie 62,5 na 62,5. A tak jak Wam wcześniej powiedzieliśmy, u nas w jednym przypadku odległość pomiędzy tymi grzybkami musiałaby wynosić około metra. Bo taki mamy rozstaw jętek. Skoro wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to nie ma prawa się udać, to jakim cudem to się jednak udało? I siedzimy na tej podłodze, ona się nie ugina, jest nośna. Czyżby oznaczało to, że panowie technologowie się mylili?
Przechodzimy do konkretów, bo powoli to zaczęło chyba brzmieć jak reklama, nie wiem... Cudownego środka na porost włosów. Albo zębów. A tu nie ma żadnej magii. Cały czas fizyka nas obowiązuje, nawet sobie robię jej podlegają i się do niej stosują. Tak, czyli na czym polega nasze rozwiązanie? Cały patent polega na tym, że wykorzystaliśmy talerzyki Atlasa i one rozmieszczone są na szerokość płyt na jętkach. Natomiast one nie stanowią jedynego elementu nośnego. Tak mówiąc szczerze, to one niewiele tak naprawdę w tej chwili niosą, ponieważ dokręciliśmy tutaj wzdłuż połączeń płyt po prostu poprzeczki. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj mamy 90 cm. Tak jak mówiliśmy, to jest ten najszerszy rozstaw jętek u nas, czyli powiedzmy od środka, gdzie są talerzyki wkręcone, mamy około metra pomiędzy tymi punktami. Czyli tak jak mówili technologowie Atlasa, to nie ma prawa działać. Ale gdybyśmy mieli Atlasa jeszcze wkręconego tutaj na środku, to mielibyśmy ten rozstaw co 50 cm, a maksymalny to 62,5. Więc jeżeli mamy to podparte naszą poprzeczką, no to ten warunek jest spełniony. Co więcej, płyta podparta jest po całej długości. Czyli tak naprawdę jest to rozwiązanie, które jest o wiele bardziej nośne, niż gdybyśmy podparli to punktowo. Czyli co z tego wynika? Technologowie się nie znają? No znają się. Tylko że oni się skupili na czytaniu książek od fizyki, a jak mawiał Albert, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Tak jak powiedziałem, wykonaliśmy test, w sumie bardziej dla Was niż dla nas, no bo my widzieliśmy, jak to działa. Ola została umieszczona w ramach obciążenia na piętrze. Zmierzyliśmy sobie jakby tę pozycję spoczynkową płyt, a następnie Ola przemieściła się na tą płytę, którą mierzyłem. No i tam stanowiła to obciążenie. No i jak widać, około 5 mm płyta się ugięła. To jest płyta oczywiście jeszcze przed zastosowaniem naszego rozwiązania, no i to już gołym okiem było widać, jak to wszystko po prostu pracuje, nawet tu miary nie było trzeba przykładać. Następnie przystąpiliśmy do montażu naszego rozwiązania i jak je zamontowaliśmy, wykonaliśmy dokładnie ten sam test, który wykonaliśmy wcześniej, czyli ten pomiar. No to przy poprzeczce, no to było wiadomo, że tu praktycznie nie ma żadnych szans na to, żeby tam cokolwiek się ugięło, natomiast na środku płyty, no powiem szczerze, w związku z dokładnością tego pomiaru było ciężko w ogóle stwierdzić, czy tam coś się ugina, no ale możemy przyjąć, że to ugięcie miało około 1 mm. Jak widzicie, patent działa i to działa rewelacyjnie, także teraz zobaczycie, jak to wykonaliśmy. No i przy okazji opowiemy o pewnych wadach M-systemu, które zaobserwowaliśmy przy tych robotach i przy problemach, jakie tutaj napotkaliśmy z samym wykonawstwem. Do samej roboty już zmierzamy, ale pewnie już czujne oczy naszych widzów zauważyły, że coś tu nie gra. Jak widzicie, na naszą podłogę po raz pierwszy użyliśmy płyt OSB. I to nie dlatego, że zostaliśmy ich wielkimi fanami, nie, dementujemy, cały czas wierzymy, że MFP jest dużo lepszym materiałem. Z dwóch względów. Struktura płyty, odporność na zawilgocenie i przede wszystkim fakt, że MFP ma jednakowe ugięcia zarówno wzdłuż, jak i w poprzek. Natomiast OSB już nie ma takich właściwości i to jest jego główny problem. Natomiast problem MFP jest taki, że po prostu jest dużo mniej dostępne. Już na samym początku filmu pokazaliśmy Wam, jakie to wszystko było nierówne, więc do tego już wracać nie będę. Natomiast oprócz kwestii złapania poziomu była jeszcze kwestia złapania jakby takiego równoległości tej płaszczyzny, którą tworzymy do krokwi i do ścian szczytowych. No, po prostu po to, żebyśmy nie musieli docinać płyt, no bo kwestia estetyki to jest jedno, no ale żeby zlimitować tą robotę, no nie mogliśmy sobie pozwolić na to, że tam co drugą płytę będziemy musieli o kolejne centymetry skracać. Więc wyznaczyliśmy sobie po prostu ładnie tą płaszczyznę. To zabrało sporo czasu, no bo wiadomo, krokwie nierówne, cegły nierówno wmurowane, no ale jakoś tam się udało. Kolejna kwestia, jak spoziomować te szpilki i te talerzyki. No najprostsze rozwiązanie to jest laser. Zobaczycie to na pewno na wielu filmach w internecie, jakie to jest proste i jak to pięknie działa. Tu Wam pokazuję, jak to działa. Tak? Zaznaczyliśmy sobie poziom na wkrętarce, jak głęboko, czy na zakrętarce, jak głęboko musimy wkręcać te talerzyki, znaczy te szpilki, i mocowaliśmy sobie talerzyki. No i to jest takie cudowne rozwiązanie. Zobaczcie, tutaj jest pomiar
teoretycznie tak samo wkręcone, no prawie się udało, tak? Jest niewielka różnica. Natomiast no można sobie ten talerzyk skorygować, ale gdybym nie przyłożył tej poziomicy, no to byłoby krzywo, tak? Ale skąd to się bierze? Zobaczcie, w zależności od tego, jak umieścicie ten bit, jak przegniecie tą zakrętarkę, tam jest na tyle dużo luzu, że na tych 60 cm robią wam się 2-3 mm różnicy, czyli całkiem sporo. Efekt był taki, że po prostu musieliśmy wszystko i tak korygować z poziomicami, jeżeli chcieliśmy zachować poziom. Tu mam jeszcze drobną uwagę wykonawczą. Zwróćcie uwagę, że te talerzyki mają ten przegub, więc one trochę pracują. Trzeba dobrze dopchnąć poziomicę przy pomiarze, bo inaczej będzie ząg. Montażem systemu ja chyba mogę uznać jako jeden z przyjemniejszych i łatwiejszych tematów, jakie mieliśmy tutaj do ogarnięcia na budowie. Oczywiście pod warunkiem, że się przeczyta instrukcje obsługi i ma się odpowiednie narzędzia do tych prac. Przede wszystkim musimy się zaopatrzyć w odpowiednie wiertła do nawiercania, bo od razu Wam powiem, bez nawiercania ten system wkręcania po prostu nie zadziała. To znaczy on zadziała, ale tylko raz, czyli jeżeli będziemy próbowali później coś skorygować, to jest duża szansa, że po prostu nie będziemy w stanie tej śruby już wykręcić. A skąd wiemy? No bo oczywiście to przetestowaliśmy. Chcieliśmy sobie pójść trochę na skróty i stwierdziliśmy, a co tam, sprawdzimy, czy da się tą śrubę wkręcić bez nawiercania, będzie szybciej. No i było szybciej, tylko że później dużo więcej czasu spędziliśmy na próbach jej wykręcenia, a finalnie skończyło się na tym, że po prostu musieliśmy ją uciąć. Wszystko było ładnie, pięknie do momentu, kiedy nie okazało się, że musimy dojść pod krokwie. I tu było rzeczywiście wyzwanie. Przede wszystkim ze względu na brak miejsca. Mieliśmy kilka rozwiązań, ale tak naprawdę tylko jedno okazało się w miarę skuteczne, czyli nawiercanie od dołu. Patent by, sobie robię. Również nieprzewidziane w instrukcji przez producenta. Polecamy. Oczywiście otwór można było sobie wywiercić od dołu, no ale szpilki od dołu już nie szło wkręcić, także musiałem tutaj zastosować patent. Patentem było nakręcenie nakrętki i użycie zwykłego płaskiego klucza po to, żeby tą szpilkę umieścić we właściwym miejscu i na właściwej głębokości. Dlaczego to nie był klucz nasadowy? No bo go nie mogliśmy znaleźć. Oczywiście to rozwiązanie ma jedną wadę, oprócz tego, że trwa dużo czasu, a wada jest taka, że nie da się cofnąć szpilki tym kluczem. Dlatego, że ten gwint metryczny, który jest na szpilce, on jest bardzo krótki i nie da się nakręcić dwóch nakrętek, żeby je sklinować i tą szpilkę wycofać. Na całe szczęście jedna z naszych zakrętarek jest na tyle mała, że mieściła się tam pod ten skos i mogliśmy tą szpilkę lekko wycofać w momencie, w którym po prostu ją zbyt mocno wkręciłem. Jeśli chodzi o narzędzia, których używaliśmy, no to niech Was nie zmyli ten kolor. To nie są dwa Parkside'y. Jeden z nich to jest Metabo, drugi to jest Parkside. I takie krótkie, obiektywne stwierdzenie, że co jak co, ale Metabo do tej roboty było po prostu lepsze. Dlaczego? Ponieważ jest po pierwsze mniejsze, więc mieliśmy dużo lepsze możliwości dojść do pod krokwiami do wkręcania tych naszych śrub. W momencie, kiedy już Parkside niestety przez to, że jest dużo większy, takich możliwości nam po prostu nie dawał. Jest jeszcze jedna istotna cecha tego Metabo, która mnie ujęła za serce i pewnie część pań pracujących na budowach również ujmie. Otóż jej waga. Ona jest po prostu dużo lżejsza niż Parkside. Oczywiście, jeżeli dołożymy sobie tą taką 4-amperową baterię, to i tak będzie to miało swoją wagę. Natomiast ja mam na to swoje obejście na gazomierzu, po prostu używam lżejszej i mniejszej baterii. Wchodzimy w etap, w którym, jak to się korporacyjnie mówi, widzimy obszar do usprawnień. A mianowicie montaż tych talerzyków do płyt, on jest realizowany w M-systemie przy pomocy takich wkrętów do drewna i te wkręty do drewna po pierwsze mają łeb typu Posi Drive, co już samo z siebie jest upierdliwe, no bo każdy kto wie jak to działa, wie, że to potrafi się ślizgać, jeżeli się tego dobrze nie dociśnie. A druga sprawa, zobaczcie na to. Jeżeli nie podeprzemy talerzyka od spodu, no to on po prostu się ugina.
tak? I ktoś, kto robi taką podłogę i nie widzi tego od spodu, to nawet o tym wiedzieć nie będzie. No my robiliśmy na całe szczęście to w ten sposób, że widzieliśmy to od spodu, więc mogliśmy to sobie skorygować. No i tutaj wymyśliliśmy taki patent, że po prostu no, jedna osoba wkręcała, a druga osoba podpierała ten talerzyk po to, żeby to po prostu dobrze wkręcić. Z montażu podpór to moim zdaniem powinniśmy być podwójnie dumni, bo po pierwsze sami sobie żeśmy to wymyślili, a po drugie nie kupiliśmy nawet kawalątka drewna do ich wykonania. W 100% skorzystaliśmy z resztek więźby, jaką tutaj mieliśmy. Po prostu po odpowiednim sformatowaniu tego drewna zyskało nowe przeznaczenie i nowe życie. Jest jedna istotna kwestia. Po pierwsze, te podpory muszą iść maksymalnie na styk, czyli tutaj nie można robić sobie żadnego zapasu, wychodząc z założenia, że jakoś się przytrzyma i jakoś się to dociągnie. One po prostu muszą mega ściśle wchodzić nam pod tą płytę. Tak naprawdę używaliśmy do tego takiego podbijaka drewnianego i patrząc obiektywnie, dopiero przy takim montażu one faktycznie otrzymywały swoją właściwą nośność. Jeśli podpory zamontujemy zbyt luźno, czyli na przykład dotniemy je sobie ze zbyt dużym zapasem, no to nawet jeżeli sobie tutaj będziemy używać ściągów, to jest wielce prawdopodobne, że wkręty nam je uniosą. I wtedy cała ta nasza magia pod tytułem używamy talerzyków do poziomowania, no będzie o kant tylnej części ciała rozbił, bo po prostu podpora i tak nam tą płytę podniesie. I jeszcze mała wskazówka wykonawcza, jak już mamy zrobioną tą podporę, warto sobie zrobić takie nacięcia pod talerzyki, bo dzięki temu po prostu lepiej to wchodzi. Talerzyki nam nie blokują tutaj podpory. Najbardziej upierdliwą częścią chyba tej roboty były wycinanki. O czym mówię? No mówię o tym, że po pierwsze mieliśmy krokwie, tak? I tych krokwi było całkiem sporo, bo jeszcze były krokwie wewnętrzne, te, które tam widać na przebitkach w lukarnie. Do tego jeszcze na ścianach szczytowych mieliśmy je murowane w taki sposób, że one na środku mają taki filarek, więc to też było trzeba powycinać. Oczywiście no, pewnie prawdziwi profesjonaliści by stwierdzili, że to nie ma żadnej potrzeby tak wycinać i po prostu dojedziemy do krokwi. No, my chcieliśmy zrobić to w miarę porządnie. Oczywiście zostawialiśmy jakąś tam dylatację pomiędzy tymi krokwiami, znaczy pomiędzy płytami a krokwiami i innymi wycinankami, po to, żeby to mogło sobie ewentualnie jakoś tam popracować. Natomiast no, mówiąc szczerze, ta konstrukcja i tak jest w całości poskręcana i posklejana, więc zasadniczo ona będzie pracowała mniej więcej tak samo, no ale oczywiście jest jakaś tam różnica w rozszerzalności tych płyt OSB i płyt i drewna. No także naprawdę tej roboty było sporo. Na całe szczęście mamy całkiem dobrą wyrzynarkę, ale o tej wyrzynarce to może jeszcze kiedyś powiemy, bo sprawdziła się naprawdę świetnie. Ja miałem raczej złe doświadczenia z wyrzynarkami, no ale ta jest naprawdę klasowa. Mimo iż instrukcja Atlasa nie przewiduje konieczności klejenia tych płyt ze sobą, no to my postanowiliśmy je jednak posklejać. Po pierwsze dlatego, że MFP mieliśmy informację od technologa, że to sklejanie pomaga, a drugie, że po prostu też dzięki temu ta płaszczyzna stanowi całość, tak? Więc teoretycznie pracuje lepiej. Skorzystaliśmy w pierwszej kolejności z takiego castoramowego kleju Technicol D4 poliuretanowy. No i wiecie, zasadniczo działa, skleja. Widzieliśmy, bo nam się trochę rozlało. Natomiast on ma jeden olbrzymi mankament. Dziwny trochę, ale uwaga, to jest jego kolor. On jest taki przezroczysty i w momencie, kiedy go nakładacie, to tak naprawdę nie widać, że w ogóle cokolwiek jest nakładane. I ja osobiście miałam problem z tym, czy ten klej tam jest, czy go tam nie ma. Z Soudalem tego problemu nie ma. On jest taki żółciutki i od razu widać, że jest nałożony. Oprócz mocowania do talerzyków, tak jak wam pokazywaliśmy wcześniej, zdecydowaliśmy, że również przykręcamy płyty do naszych poprzeczek. Także dodatkowo tutaj wszystko jest jeszcze przykręcone do poprzeczek, więc to wszystko naprawdę stanowi jedną stabilną powierzchnię. Tak naprawdę ta robota nie jest skończona, dlatego że zostały nam tutaj takie dwie drobne jeszcze rzeczy do wykończenia, gdzie jeszcze tak nie do końca mamy pomysł, więc jeżeli coś byście nam chcieli podpowiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzach.
jak to mówią profesjonaliści, którzy nas komentują, nic nie napiszę, bo wiedza kosztuje, także liczymy głównie na podpowiedzi od amatorów. Pierwszy temat to to. Zobaczcie, tutaj jest dosyć duża odległość i tutaj nie mieliśmy jak podeprzeć tej płyty, więc ją na razie wypuściliśmy, tak jak widzicie, w stronę ściany. Teraz no musimy tutaj wprowadzić jakieś rozwiązanie, które tą płytę podeprze. Co prawda moglibyśmy to tak zostawić, bo nikt tam chodzić pewnie nie będzie, no ale wiecie, nie w naszym stylu. Pewnie myślicie, że mogliśmy tam użyć po prostu M-systemu, wkręcając te szpilki bezpośrednio w cegły. Próbowaliśmy. Niestety, w związku z tym, że ten talerzyk jest dosyć duży, no to szpilka musiała być blisko krawędzi cegły, no i to niestety powodowało, że kołek rozsadzał cegłę i ona pękała. Druga rzecz, którą mamy do wykończenia, to jest tutaj zabudowanie w jakiś sposób schodów na strych, tak żeby to z jednej strony miało jakąś tutaj wartość nośną, żeby tutaj nam się płyta nie uginała na tych fragmentach, a poza tym, żeby to ładnie wyglądało, no bo przecież musi ładnie wyglądać. Tak naprawdę jest jeszcze trzecia rzecz, którą tu pewnie będziemy chcieli wykonać, a mianowicie w jakiś sposób poprawić termikę tych schodów, no bo one jednak stanowią dosyć potężny mostek termiczny, więc prawdopodobnie będziemy chcieli tutaj zrobić jakąś dodatkową zabudowę, no ale to jeszcze zobaczymy. W tym odcinku to już wszystko. Na razie, do zobaczenia. Cześć.